Jeszcze sekundka. I start. Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami wywiad z Arturem Olchowym, autorem książki Czarownica znad kałuży, a później po rozmowie z Arturem zaprosimy Państwa na czytanie performatywne fragmentu najnowszej powieści Artura, która niebawem, mamy nadzieję, ukaże się na rynku wydawniczym. Artur, być może w tej chwili słuchają, oglądają nas osoby, które jeszcze nie czytały Twojej powieści. Ja bym bardzo prosiła Cię, żebyś to właśnie Ty przybliżył dosłownie w kilku słowach, o czym jest Twoja powieść, z swojej perspektywy. To trudne. To znaczy, to miał być na początku pastisz z polskiej literatury postapokaliptycznej, ale nie wyszło. To jest trochę o starości, tak niechcący wyszło, trochę o tym, jak po pożodze wojennej się na nowo odbudowuje społeczność wiejska, trochę o tym, jak ludzie są w stanie pokonać swoje słabości, jeżeli ich do tego zmusić. Co kto lubi. W zasadzie jak czytałem recenzję, to były tak różne podejścia do tego utworu, że chyba dla mnie jako czytelnika, bo też wyznaję zasadę, że jestem tylko jednym z czytelników, była to przede wszystkim książka o tym, w jaki sposób na nowo tworzy się folklor podobny do starego folkloru poprzednich społeczności, tylko dlatego, że ludzie zaczynają żyć dokładnie w ten sam sposób, mają te same w pobliżu jeziora, te same kamienie polne, które są na środku pola, więc na pewno musiał je przytargać jakaś nadludzka siła i właśnie ten folklor dostosowany do tego trybu życia. Więc o tym... Tak, to mnie chyba najbardziej ucieszyło, że udało się władować właśnie tyle tego folkloru, który jest trochę zapomniany. To jest niesamowite, bo każdy odnajduje, tak jak powiedziałeś, w powieści coś swojego, zupełnie uniwersalnego i bliskiego sobie, zupełnie inaczej tłumaczy, każdemu może zupełnie inaczej tłumaczyć Twoja powieść, życie, sposób odnajdowania się w takich trudnych warunkach, spojrzenie i perspektywę na człowieczeństwo po prostu, na to jak być sobą, znaleźć tak siłę w nowych zupełnie innych warunkach, kiedy przewartościowuje się nam zupełnie świat. Trudno nie zauważyć i trudno mi od tego nie zacząć, że Czarownica znad kałuży idealnie wpasowuje się w naszą obecną sytuację. Właściwie, bo wystarczy tak niewiele. Katastrofa ekologiczna jakaś, no epidemia, czy atak terrorystyczny i nasz świat może stanąć zupełnie do góry nogami. Globalna katastrofa może spowodować, że garstka ludzi zostanie postawiona przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Właśnie tak, jak to w Czarownicy znad kałuży jest. Moje pytanie, czy Czarownica od początku miała być powieścią apokaliptyczną i jeszcze co przede wszystkim chciałeś przekazać czytelnikowi? Co dla ciebie było najważniejsze? Nie, od początku tak jak najbardziej to miała być historia postapokaliptyczna, ale na początku to miało być opowiadanie do antologii. Tak jak wcześniej robiliśmy antologie tematyczne na tematy najbardziej wyśmiechtane, czyli najpierw było o zombie w momencie, kiedy już było wszystko o zombie i wtedy się zebrała grupka wannabe autorów jeszcze wówczas, żeby napisać o zombie zupełnie oryginalnie, kiedy już w zasadzie wszystko o zombie powiedziano, potem to samo było z wampirami i ostatecznie potem jeszcze znajoma z Dominika Tarczoń, ona działała wtedy na serwisie Postapokalipsa Polska, chciała zrobić antologię postapokaliptyczną.
I zebraliśmy się tam, zrobiliśmy grupę na Facebooku i przedstawiliśmy niejako manifest twórczy, że piszemy o postapokalipsie w momencie, kiedy była już absolutnie wyświechtana, w taki sposób, jak jeszcze nikt nie pisał. Czyli mamy to zrobić możliwie oryginalnie. I pojawiło się pierwsze pytanie, dobrze, oryginalnie można napisać, ale czy mogę napisać w uniwersum Metra? To było pierwsze pytanie. A drugie pytanie było, czy mogę napisać w uniwersum Stalkera? To tyle było w tematyce, w temacie oryginalnych postapokalipsy, więc stwierdziłem, że zrobię taki pastisz troszeczkę z tego Stalkera, czyli zrobię, nie chciało mi się, to miało być krótkie, prześmiewcze opowiadanko, więc nie chciało mi się robić researchu, więc umieściłem na Mazurach, bo te tereny znam najlepiej. I tak, no, mamy starszą kobietę, która jest żywcem wzięta z takiego intra do gry Fallout 2. Była właśnie taka starsza kapłanka, no i ona przyjmuje na ucznia jakiegoś tam nastolatka, ten nastolatek coś przeskrobie strasznie i ona go wyrzuca, a on wtedy zaczyna ją stalkować, czyli mamy postapokalipsę i mamy stalkera. Tylko że źle skonstruowałem bohaterów i się okazało, że oni nie pasują mi do takiej historii, potem to już po prostu samo popłynęło i tam w pewnym momencie zacząłem już badać tematy, ten temat trochę dogłębniej i wtedy stwierdziłem, że w sumie dla społeczności wiejskiej, czy to będzie ona się odbudowywała po III wojnie światowej, czy będzie to po drugiej, czy po pierwszej, czy w przypadku Mazur to będzie, nie wiem, po epidemii dżumy w 1709-11, czy będzie to po, czy to będzie po wojnie francusko-pruskiej, to ta społeczność będzie się musiała po każdej pożodze wojennej odbudowywać mniej więcej podobnie, więc w zasadzie wystarczyło przepisać to, co już się wcześniej działo. I wtedy właśnie chciałem tak opisać możliwie wiarygodnie, po prostu taką trochę retrofuturystyczną opowieść właśnie o tym, jak ludzie odcięci od świata, bo akurat społeczności na Mazurach były zawsze trochę odcięte od świata właśnie przez bagna, lasy, brak infrastruktury kolejowej, brak dużych miast. I tak po prostu chciałem zrobić sobie trochę w pewnym momencie zrzynając z Reymonta, czyli zrobić taką wioskę, która jest całym światem. I z Nienackiego, bardziej z Nienackiego. A antologia ukazała się? Nie, ale ale nie powiem, że antologia okazała się bardzo twórcza, dlatego że między innymi cykl Głębia Marcina Podlewskiego też powstał właśnie z opowiadania do tamtej antologii, więc sama antologia nie wyszła, natomiast jeden cykl książkowy już z niej wyszedł i teraz mam nadzieję, że jak mnie ktoś zmusi, żebym dokończył, będzie drugi cykl książkowy. My cię tak zmusimy. Głębia się świetnie czyta, przynajmniej nas w bibliotece, jest często wypożyczana. A twoja książka została nominowana do Zajdla, więc to jest też... Się świetnie czyta. Cieszy. Się świetnie czyta. Cieszy. Bardzo. Coś o tym wiem. Ja mam dwa pytania do ciebie. Tutaj jak powiedziałeś, nawet czytając swoje recenzje, zauważyłeś, że dla każdego ta książka coś innego znaczy, tak? Każdy bierze coś innego z niej. Dla mnie, mnie zachwyciła po prostu Koślawa i to także na 100%. I tak sobie pomyślałam, że w literaturze było bardzo dużo już czarownic, wiedźm, wiedzących, szeptuch, tak? Natomiast jeżeli chodzi o tę postać z twojej książki, to no jest wyjątkowa, dlatego że bardzo starannie ją stworzyłeś. Jest po prostu 1000 szczegółów dotyczących jej życia codziennego, pracy, relacji z ludźmi. Po prostu wyszedłeś na jej podwórko, w jej głowę i możemy to jakby oglądać od wewnątrz, tak? I moje pytanie, czy, no właśnie, nie obędzie się od pytania o inspirację, czy Koślawa istniała naprawdę, czy jej pierwowzór istniał naprawdę, czy było dużo Koślawych i po prostu złożyłeś się w jedną osobę. Czy w ogóle na Mazurach istnieją jeszcze czarownice? Powiedzmy czarownice czy szeptuchy. I czy jest zupełnie inaczej i po prostu Koślawa jest wytworem twojej wyobraźni? No tak jak mówiłem, to miała być inspiracja zwykłej animacji komputerowej z lat 90., czyli powiedzmy nie najwyższych lotów. Jest to
zlepek różnych wyobrażeń. Wziąłem taki bardzo klasyczny przykład czarownicy albo z Pratchetta, albo czarownicy Jagódki i połączyłem z tymi i chciałem wykorzystać te wszystkie stereotypy dotyczące wyobrażenia na temat właśnie baby wiedzącej, czarownicy, szeptuchy i tak dalej, tylko że ponieważ zastosowałem narrację pierwszoosobową, to mogłem troszeczkę wejść jej w głowę. I to dużo ułatwiło, to znaczy ona mogła motywować pewne rzeczy, chyba było to o tyle łatwiejsze, żeby ją tak skonstruować, ponieważ to jest jedyna postać, która jest w tej powieści, którą my rozumiemy, ponieważ ona jest z naszej epoki. I podejrzewam, że wiele osób, które byśmy umieścili w takim uniwersum, byłaby tak samo łatwa do skonstruowania, bo akurat Koślawo było łatwo skonstruować właśnie dlatego, że ona była tym takim bardzo klasycznym narratorem, jakich mamy w science fiction. Właściwie w science fiction, fantastyce musimy mieć takiego narratora, przewodnika, żeby nam wyjaśnił świat, który oglądamy jako czytelnicy. Więc mamy Iona Tichego, który tam biega od jednej dziwnej planety do drugiej. Mamy Johna Dzikiego u Huxleya, który nam pokazuje, dlaczego świat, ten nowy wspaniały świat wcale nie jest wspaniały. I to zawsze musi być ktoś nad. Dlatego dużo łatwiej jest nam polubić Koślawą właśnie dlatego, że ona jest z naszego świata. I z drugiej strony też była łatwa do skonstruowania, ponieważ ja się z nią w bardzo wielu miejscach zgadzam. A jednocześnie też zaczynałem od horroru, więc ja nie mam szczególnie problemów z tym, żeby gnębić bohaterów, więc ona po prostu miała dostać wyzwania, przed którymi stanie. I tyle, że mówię, Koślawą mniej więcej wiedziałem, co ona ma zrobić i do tego ją dostosowałem, natomiast w pewnym momencie nie wiedziałem, jak ona się zachowa w drugiej części powieści, ponieważ w ogóle jej nie planowałem. Druga część powieści powstała zupełnie przypadkowo, dlatego że mój najcenniejszy beta reader i konsultant, czyli Andrzej Pierzchała, w pewnym momencie zadał mi pytanie, a dlaczego powojenny pisz, dlaczego znowu się nazywa Jańsborgiem? I to z błędem, bo on powinien być K na końcu, a nie G. Dlaczego jest właśnie w tej z takiej ludowej wersji, takiej spolonizowana nazwa stosowana przez Mazurów przed II wojną światową, czy raczej jeszcze przed pierwszą. I ja myślałem, że ja ten Jańsborg władowałem w tylu miejscach, że nie będzie mi się chciało tego wycinać. I wtedy stworzyłem właśnie postać Burgmeistra, po to, żeby on miał hopla na punkcie przedwojennej historii pisza i żeby on wprowadził zarządzenie, że ma miasto się właśnie tak nazywać i że w ogóle mamy stosować ten taki wykoślawiony, postapokaliptyczny taki teatr, bo w zasadzie oni nie mogą wrócić do przedwojennego świata oczywiście, wobec tego robią scenografię, która udaje przedwojenny świat. I od tego momentu to było bardzo dobrze mi się to pisało, bo ja chciałem się dowiedzieć, co będzie, co się za chwilę stanie. W sensie wyrzuciłem tę bohaterkę, która już była dopracowana w pierwszej części powieści. Ona już na styku zbudowała relacje z mieszkańcami wsi, tam zaczął funkcjonować już ten organizm społeczny, wiedziałem, jak ją opisać i nagle ją wyrzucam na zupełnie teren, do którego ona nie zna, którego ja nie znam. I od tego momentu właściwie ona już musiała być prowadzona zgodnie z konstrukcją, jaka powstała w pierwszej powieści. Więc tam było parę takich sztuczek, które mi wyszły trochę niechcący. Więc Koślawą było niechcący łatwo napisać. Dobrze wyszło. Nawet bardzo. I moje drugie pytanie pod kątem pisania już konkretnie. Gdybyś miał poradzić albo sobie, albo osobom, które zaczynają przygodę z pisaniem, to poradziłbyś, żeby polegali bardziej na swojej wyobraźni, czy bardziej rozglądali się dookoła i wykorzystywali to, co widzą? Niech kłamią i kradną. Jeżeli możemy coś podejrzeć, jeżeli coś istnieje gdzieś autentycznie, to zawsze to będzie dużo prawdziwsze i dużo łatwiejsze do sprzedania. To znaczy, to nawet na
obrazach MRI okazuje się, że osoby, które dopiero zaczynają pisać, one faktycznie więcej używają tych obszarów mózgu, które odpowiadają za faktycznie wyobraźnię, za wymyślanie jakichś obrazów, światotworzenie. Natomiast im ktoś dłużej pisze, tym bardziej się uaktywniają środki odpowiedzialne za kłamanie. To jest trochę jak, to jest akurat z twórcami beletrystyki jest trochę jak z iluzjonistami, to jest najbardziej uczciwy zawód świata. To znaczy najpierw na początku obiecują, że cię okłamią, jeżeli dobrze są w swoim fachu, to cię okłamią. I tutaj jest trochę tak samo, w sensie większość, tak łatwo było skonstruować właśnie Koślawą, Okartowo, Jańsborg i tak dalej, ponieważ bardzo dużo bazowałem na materiałach historycznych, to znaczy to jest retrofuturystyka, ja nie wymyśliłem nic nowego, po prostu to wszystko gdzieś już było napisane. Drugi tom jeszcze bardziej na tym bazuje, bo drugi tom jest już pokolenie później, tam już mamy większą zależność pomiędzy osadami, ci ludzie już nie są powojenni, właściwie drugi tom starałem się tam wpleść trochę dyskusji na temat tego, kiedy bohaterowie, w usta bohaterów, do kiedy możemy mówić o postapokalipsie, ponieważ czy biorąc pod uwagę, ile czasu trwała wojna i jakie były gigantyczne zniszczenia, czy w Kambodży cały czas mamy postapokalipsę, czy już nie? Czy możemy mówić, że teraz mamy postapokalipsę w Syrii, ale jak długo ona będzie trwała? My mieliśmy postapokalipsę właśnie bezpośrednio po II wojnie światowej i też ta odbudowa trwała, te ruiny stały dziesiątkami lat, ale ludzie w zasadzie bardzo szybko wrócili do swojego normalnego życia. Więc w drugim tomie już chcę się skupić bardziej na tym, jak szybko ludzie przechodzą do normalnego życia. I jak bardzo to, co się działo tam jeszcze 2-3 pokolenia wcześniej, jak to szybko ginie. Znaczy to, jaką mamy krótką pamięć, to jest niesamowite. To jeszcze tak wracając do tej szeptuchy. Czy szeptuchy istnieją na Mazurach? Były, to znaczy w folklorze mazurskim jak najbardziej były heksy, były ciarajki, tyle że to były postaci negatywne, to znaczy one rzucały klątwy, natomiast byli pustolnicy uzdrowiciele, którzy byli tymi czarodziejami pozytywnymi, tymi uzdrowicielami i to było bezpośrednio związane w XIX wieku z ruchem gromadkarskim, to znaczy nawet 1/3 Mazurów należała do takich autonomicznych zborów protestanckich, wyłączonych trochę z konsystorza Kościoła Ewangelickiego, dlatego to się nazywały gromadki, co gromadka to było inne nauczanie i właśnie kaznodzieje po swojemu interpretowali pismo, swoje jakieś wprowadzali obyczaje, przykazania i oni też byli uzdrowicielami. Więc czarownice były postaciami negatywnymi, szkodliwymi, one paktowały z diabłami, one się umawiały z diabłami, żeby kraść prosiaki, rzucały klątwy, kwasiły mleko i tak dalej, natomiast i były nazywane heksami, natomiast czarownicy to byli właśnie ci dobrzy, chociaż też potrafili być złośliwi, jak wszystkie magiczne istoty potrafią być kapryśne. To teraz pora na moje pytanie. Będzie dotyczyć, będą to trzy pytania, mam trzy takie wątki, w zasadzie wszystkie dotyczą przełomów w twoim życiu. Po pierwsze, Czarownica z Nadkałuży, twój debiut, więc przełomowa powieść na pewno w twojej karierze literackiej. Jak ona wpłynęła na twoje życie bezpośrednio, a także jak zacząłeś być postrzegany po wydaniu tej książki w środowisku literackim? Po drugie, domyślasz się, że oczywiście muszę to wpleść. Mi brakuje strasznie twoich opowiadań w stylu radio i stąd zawsze się czepiam tego, że po Kałuży w zasadzie wszystko, co piszesz, umieszczasz na Mazurach i trzymasz się w tym klimacie, w tej konwencji. Czy to jest związane z tym, że tak dobrze znasz ten teren, że są to twoje rodzinne strony i dlatego zawsze tam wracasz w literaturze, że chcesz pisać wiedzę, którą masz o tym miejscu? I trzecie, czy to czarownica wpłynęła na tą myśl, żeby wrócić na Mazury, porzucić Warszawę, czy to był tylko przypadek związany z sytuacją, jaka się obecnie dzieje w naszym kraju i zostawiłeś nas, wróciłeś tam, zostawiłeś sieroty tutaj na warszawskiej ziemi? Do pierwszego, co się zmieniło? Zmieniło się w zasadzie tyle, że drugi tom piszę już świadomie. To znaczy wcześniej sobie klepałem tak w zasadzie
Zresztą z Czarownicą tak samo było. Ja to na początku wysłałem do dwóch wydawnictw, na których mi zależało, żeby tam poszło. A ponieważ nie było odzewu przez 2 lata, to w końcu tak sobie leżało w szufladzie. W międzyczasie zacząłem pisać drugi tom. Nie zależało mi jakoś szczególnie, żeby to wydać. I potem któregoś dnia stwierdziłem, porozsyłam. I tyle. Natomiast wiele więcej się nie zmieniło, dlatego że ja i tak w tym środowisku działam od lat, to znaczy środowisko związane z autorami, środowisko związane z autorami fantastycznymi to jest też środowisko konwentowe, więc to w zasadzie jest dokładnie ta sama paczka i tu pod tym względem nic się nie zmieniło. Trochę mi Czarownica pomoże na pewno właśnie na Mazurach, dlatego że to jest, że to trochę mi, powiedzmy, pomoże w promowaniu właśnie jakichś tam inicjatyw okołokulturalnych, fantastycznych, bo mam jakiś produkt, którym mogę zareklamować to, co robią. Drugie, dlaczego piszę o Mazurach? Dlatego, że to jest strasznie niewyeksploatowany teren, a jest ogromne bogactwo i folkloru, i historii, i dosyć specyfika, jak każda pogranicza. Jak każda kraina pogranicza ma tę różnorodność, w której można dłubać bez końca i to po prostu jest tak obfity staw, że jeszcze trochę potrwa, zanim go przełowię, ale to nie jest tak, w sensie niewykluczone, że ja mam jeden tekst właśnie już wysłany na konkurs, ale jak tam nie pójdzie, to go po prostu wrzucę, który jest wielkomiejski. Więc to nie jest tak, że wyłącznie. I on jest bardzo w klimacie właśnie radia, Milusia, jest taki... To fantastyka, jaką lubię, w sensie, że znaleźć absurd i go rozwinąć. I trzecie, do wyjazdu ja się zbierałem od dłuższego czasu. Między innymi tak ciąłem trochę te pępowiny różne, tak żeby właśnie, że... I od stowarzyszenia się trochę odsunąłem i was też zacząłem trochę trzymać na dystans, to znaczy róbcie coraz więcej samodzielnie i po prostu już w pewnym momencie się okazało, że w Warszawie nic więcej mnie nie trzyma. No bo a znaleźliśmy weterynarza w Mrągowie, który jest fachowcem od świnek, więc już w zupełnie nie nic nie trzyma. Nie, dobrze, może nie jest aż taki fachowiec, zastanowiony. Nie podoba się. No, więc mówię, tutaj jest bardzo dużo, jest ogromny potencjał. Ja nie widzę potrzeby, żeby dublować pewne zadania, które już robią inne osoby. A tutaj jest naprawdę dużo do roboty dla kogoś, kto i lubi robić różne inicjatywy kulturalne i właśnie lubi w nowych kontekstach umieszczać jakieś albo historyczne, albo folklorystyczne, etnograficzne znaleziska i perełki. Wystarczy powiedzieć, że tutaj w latach 30. nad tymi małymi miasteczkami, wioskami, jeziorami latały sterowce i to po prostu jest tak inspirujące, że trzeba wykorzystać. Czyli możemy powiedzieć, że mamy szczęście, bo zajęcia teraz prowadzone online utrzymują nas w kontakcie, w sensie, że Fantasmagoria i Ciebie, bo współpracujemy teraz przy bardzo fajnym projekcie przy twórcach, więc to online przynajmniej przydało się i mamy Cię przy tym projekcie, możesz nas wspierać i dzięki Tobie też on trwa i świetnie się rozwija i świetnie się ma. I odwrotnie vice versa. To może jeszcze tak troszeczkę czarnowictwem jadąc. Jak myślisz, jak się skończy świat, jaki znamy, taki jak teraz, to jak to będzie? Jak to widzi Artur Orchowy? Jak jest twoje, jak ty to widzisz? Ale ten świat pandemiczny, czy ten powiedzmy sprzed roku? Nie, no taki już nie. Myślę raczej o tym świecie, który był przed pandemią. Czyli ten taki... Będziemy bardziej jak w Chinowie trzymać się na większą odległość, a poza tym będziemy mieli trochę nowych informacji, znaczy trochę nowych podań się urodzi w folklorze. To też mówię, nie muszę wymyślać, dlatego że po przejściu dżumy przez Prusy Wschodnie 1709-1711 w Piszu z 1200 mieszkańców przy życiu zostało 14 albo 16, w zależności do jakich dokumentów patrzymy. I faktycznie w folklorze wyszła ta dżuma, to znaczy ta dżuma potem zaczęła się pojawiać w podaniach, które nawet były powtarzane na początku XX wieku. Czyli dostaniemy, tak samo jak zresztą Robert Schmidt
wykorzystał te mity związane z ospą we Wrocławiu w 1968 roku, gdzie też w zasadzie według późniejszych podań, jeszcze obecnych w opowieściach świadków, to tam stosy trupów leżały po wszystkich ulicach, gdzie tam w zasadzie było jedno izolatorium chyba na 300 przypadków i chyba było kilka ofiar śmiertelnych, nie pamiętam. To znaczy tak czy inaczej tam więcej było procedur wprowadzonych niż faktycznie tych chorych i tylko po prostu to rosło z czasem, więc my będziemy mieli po prostu mnóstwo nowych opowieści. Nie jestem w stanie przewidzieć, jak to wpłynie na nasze zachowania, ale myślę, że będziemy trzymać się na większy dystans. A poza tym na pewno zyskamy mnóstwo opowieści. Gro oczywiście strasznych, nie? To będzie przetwarzane jako wielka, wielka straszna historia, ale na pewno wypłynie w folklorze. Jeździsz teraz bardzo wiele po Mazurach. Jesteś w takich miejscach zupełnie, czasem nikomu nie przyszłoby do głowy, że istnieje takie miejsce, są niesamowite. Niepowtarzalne. Jakie twoim zdaniem takie jest jedno z najpiękniejszych miejsc, takie, no, taka przystań ekologiczna? Coś po prostu stanąłeś i wow, tak, zapiera dech w piersi i, no, i nie ma piękniejszego na świecie. Trochę mam z tym problem, bo mi właśnie takie miejsce rżną Lasy Państwowe. Jak jeżdżę przez Puszczę, bo z Pisza do centrali, czyli do dawnego terenu Polski, czyli w kierunku Mazowsza, można jechać dwiema drogami. Jedna to jest trasa chyba 58, a druga to jest prowadząca przez las właśnie, przez Puszczę Piską na Pogobie. I to jest niesamowite wrażenie, jak się jedzie tym lasem, te 60-70 na godzinę, szybciej, lepiej, prędzej nie ma radzę nie jeździć, bo zwierzęta wyskakują. I się tak jedzie 10 kilometrów, 15 kilometrów jest non-stop las, cały czas. To jest, od czasu do czasu pojawia się jakaś jedna mała wioska, druga mała wioska, tutaj pole, tutaj łączka, tutaj oczywiście karczowiska, bo tych karczowisk jest coraz więcej, ale właśnie ten ogrom tego kompleksu jest fenomenalny i dlatego i cały w ogóle ten, to są gigantyczne przestrzenie, w których można mnóstwo historii umieścić i jest miejsce, gdzie trafiamy na opowieść lovecraftowską. To jest miejsce, gdzie trafiamy na kryminał, bo przecież były zabójstwa leśników i jest pomnik, do dzisiaj stoi postawiony leśniczemu, który nagle postanowił, że będzie bardziej stanowczy wobec kłusowników i był tylko rok. Ale takie wrażenie wow zrobiło na mnie jedno miejsce. Oznaczone są bardzo ładnie przedwojenne cmentarze. Tych cmentarzy było bardzo dużo. W zasadzie przy każdej wsi stał mały cmentarzyk i często po tych wsiach zostały już tylko cmentarze. I było takie miejsce właśnie, gdzie był znaczek, cmentarz 300 metrów, tam się zatrzymałem, poszedłem, drogi nie było żadnej, więc tak mniej więcej kierowałem się na azymut i w pewnym momencie skończył się ten las i stałem na skarpie wysoko nad jeziorem. To było chyba jezioro Przylasek, tak. Nie bym musiał dzisiaj zobaczyć, ale właśnie takie nagle efekt wow, bo stoję nad tym jeziorem otoczonym z każdej strony lasami. To była już jesień i nie znalazłem tego cmentarza, go nigdy więcej nie szukałem, ale właśnie takie wrażenie zostało, że idę zupełnie dzikim lasem, dobra, były trochę butelki, puszki i tak dalej, jak wszędzie, ale w pewnym momencie dochodzę do końca i po prostu jestem w jeziorze i właśnie kończę tekst właśnie w klimacie lovecraftowskim z taką sceną. Czyli te nowe miejsca i enklawy i tak znajdziemy w twoich nowych utworach. Straszniejsze, ale tak. Ale my za chwilę będziemy czytały drugi tom Sołtysa, Czarownicy znad Kałuży, drugi tom. Czy planujesz jeszcze trzeci, bo o tym też mi się... Tak, już go zacząłem pisać. To znaczy można się spodziewać, że będziemy mieć wydane drugi i trzeci od razu? Bo ja nie pogniewałabym się, byłabym szczęśliwa. Niewykluczone, że tak, dlatego że zacząłem pisać też trzeci tom, bo on się będzie z drugim i z pierwszym zazębiał. To znaczy wy już znacie, bo jak czytałyście
czarownicę znacie głównego bohatera trzeciego tomu. To jest ksiądz Marek. Więc żeby to, co teraz piszę, to jest zakończenie historii. To jest już właśnie ta rozwinięta społeczność powojenna i dalej możemy sobie już po lekturze dopowiadać, co tam się będzie działo. Oni po prostu dalej się będą rozwijać w jakimś tam trybie, powiedzmy, w mniejszym lub większym pokoju. Natomiast potrzebny jest mi mit założycielski, czyli jak ta społeczność powstała po wojnie. I właśnie dlatego zacząłem tak trochę na zakładkę dłubać tego sołtysa, który jest taką powieścią bardziej przygodową i właśnie księdza, który jest taką powieścią bardziej mityczną, dlatego że już nie ma ani jednej osoby, która by pamiętała, co się działo w Okartowie po wojnie. Zostały tylko gawędy, zostały tylko opowieści i właśnie trzeci tom będzie taką gawędą. Czyli tak jak w Czarownicy mamy tę twardo stąpającą po ziemi racjonalną kobietę, która walczy z zabobonem i która po prostu udaje, że ta magia wokół niej się nie rodzi. W drugim tomie już mamy równowagę, mit jest tak samo ważny jak prawdziwa historia przedwojenna i powojenna. I w trzecim tomie, ponieważ już nie mamy historii, to mit bierze górę, bo po prostu opowieść nie znosi pustki. Bardzo dziękujemy za ten bardzo super krótki wywiad. Ja też Wam bardzo dziękuję. I możemy przejść do czytania performatywnego. Będziemy czytały wers 4. Spróbujemy oddać klimat sołtysa. Może nam się uda. Zapraszamy wszystkich do wysłuchania. Dzięki, pa, pa. Prolog, w którym czytelnik się dowiaduje, co okartowski sołtys może porazić, że spowiadać się trzeba nie tylko na Nowy Rok oraz, że trzymanie kłobuka na strychu to nie grzech. Rozbłyski płomieni ogniska ukrytego w ruinach grały na ścianach. Jego ciepło rozpuszczało śnieg wieńczący ceglane mury i odkrywało uwięzione w lodzie bryły liści, olchowe szyszki i wzrastający w zaprawy mech. Cienie tańczyły, ożywiając okolice. Zgromadzeni wokół ognia mężczyźni, ubrani stosownie do pogody, to jest wełniane swetry, czapy i kapoty ze skór, podawali sobie butelkę. Niezbyt udaną księżycówkę zagryzali kiszonymi ogórkami lub pieczonymi na patykach kawałkami mięsa. Od stojącego nad ogniem garnka dobiegał zapach wołowego wywaru i gotowanej brukwi. Grupa wyglądała na zżytą. Tworzyli ją ludzie, którzy spędzili wiele dni na ciężkiej pracy i wieczorów na rozmowach i żartach przy ognisku, takim jak to, przy którym teraz się grzali. Wybuchy śmiechu i okrzyki zagłuszały odgłosy wydawane przez istoty żyjące w zgliszczach miasta z poprzedniej ery. Zagłuszyły też kroki mężczyzny, który głośnym chrząknięciem zdradził swoją obecność, zanim przeszedł przez dziurę w ścianie. Pochwalony! Przywitał się, rzucił na ziemię worek i od razu sięgnął po podaną mu wódkę i pieczoną rybę na kiju. No Wojtek, ze dwa dni cię nie było. Zażartował rumiany od mrozu Bernard, postawny chłop w wieku pod 40, przywódca grupy. Zaraz kto pomyśli, że ty nie na zwiad poszłeś, tylko od roboty się migasz. Zaczepiony nie odpowiedział, tylko klepnięciem w plecy przegnał siedzącego przy ogniu najmłodszego członka drużyny i zajął jego miejsce, sadowiąc się na skórach. Oddał butelkę i całą uwagę poświęcił stygnącej szybko płoci. To nic nie gadasz, zapytał właśnie odpędzony Maciek, najwyżej 18-letni chłopak w za dużej futrzanej czapie, która bez przerwy opadała mu na oczy. A co mam mówić? No, na przykład, czy doszłeś? A gdzie niby miałem dojść? Wojtek najwyraźniej miał ochotę podroczyć się z młodzikiem. Do Rakowa, na ten przykład. Doszłeś? Doszłem. No i co? No i nic. Ale żyje tam kto? Bernard włączył się do przesłuchania. Nie, żywej duszy. Wyjechali czy pomarli? Trupy jakieś znalazł? Spytał Maciek. Od czego niby mieli pomrzeć? Trochę obruszony wtrącił się Marian, niski blondyn, zdecydowanie bardziej pijany niż reszta towarzystwa. A choćby od promieni, tarczycy mogli dostać, albo guza. Guza to ty zaraz dostaniesz, jak będziesz tak gadać. Odpowiedział najmłodszemu dowódca.
Żadnych promieni nie ma. Rakowcy pewnie wyjechali za robotą do Jańsborga, albo lepiej do Okartowa, bo bliżej. Sam bym chyba osiwiał, jakbym miał żyć na skraju tego tu, prawda, pustkowia. Splunął i gestem wskazał okolice. Może wyjechali, nie wiem. Wojtek wzruszył ramionami. Do chałup nie zaglądałem, ale pewnie to było już trochę czasu temu, bo pola niezaorane po żniwach, badyle wyschnięte po kartoflach zostały. Za to jak wracałem, znalazłem tu na pustkowie ściany duchów. Uśmiechnął się, gdy po ostatnich słowach wszyscy mężczyźni zastrzygli uszami. Prawdziwną? Pytał podniecony Maciek. W jego głosie dominowało niedowierzanie, zmieszane z podziwem. Nie, Kuźwa, udawaną. No chyba, że prawdziwą. Niedaleko ze trzy pacierze tamuj, w krzakach. Ola, gdzie leziecie? Bernard zatrzymał zrywającą się drużynę. Ciemnica przecież. Guzik zobaczycie. A jeszcze się który zagubi, albo Zilka spotka. Siadać, ściana nie ucieknie. To powiedz chociaż, jak wygląda. Poprosił chłopak i podszedł, zapewne nie chcąc uronić ani słowa, ale równie dobrze mógł po prostu zmarznąć. Zgodnie z zasadą, kto ma gawędę, ten ma gorzałkę, Wojtek wyciągnął rękę po butelkę. Wszyscy czekali cierpliwie, aż przełknęły głódki i odzyska oddech. Mur jest niski, trochę jak ten tutaj. Ręką wskazał ścianę przed sobą. Jest z betonu, jak podłoga tutaj, a na tym betonie są duchy. Jak wyglądają? Zapytał pijany blondyn. Normalnie, jak duchy, jak cienie na drodze, gdy świeci słoneczko, ale bez ludzi. Bez ludzi? Dowódca zmarszczył brwi. No, jak ktoś zasłania słońce, to jest cień, ale pójdzie gdzieś, to cienia nie ma, a tam nie ma ludzi, nie ma słońca, a cień jest. Ciekawe, jak ta ściana powstała. Maciek zadumał się, poprawiając trapę. Może kiedyś tam ludzi do środka ściany wsadzili? W ten beton? Zaproponował pijany. I ich uwięzione dusze robią te cienie? Za mało miejsca. Zaprotestował Wojtek, ciamkając i dłubiąc w zębach w poszukiwaniu ości. Człowiek się na grubość nie zmieści. Dupa by wystawała. To może ich najpierw zgnietli kamieniem młyńskim na przykład. Maciek pokazał, składając ręce, jak wyobraża sobie ściskanie ludzi. Moja oma mówiła, że to było inaczej. Najstarszy w grupie, przeszło 50-letni drwal, dotąd milczał. Jego niski głos przyciągnął uwagę zebranych przy ogniu. Jak byłem małym srelem, to mi do snu gadała, że pustkowie to się kiedyś nazywało Orzycz, stąd pustkowie orzyckie. I to było normalne miasto, ale potem bomba wybuchła. Ale taka, jak nie wiem, jak tysiąc słońc. I to od tej bomby wszystkie ludzie pomarli. A duchy? Najmłodszy nie rezygnował. To pewnie byli grzeszni ludzie. Ocenił pijany blondyn. Co się przed śmiercią wyspowiadać nie zdążyli. Dureń. Roześmiał się Bernard. Jakby taka bomba dziś w Giżycko rąbła, to by chyba same duchy zostały, tyle tam grzeszników. A tu tylko jedna ściana. Sam bym się pewnie na jakiejś ścianie ostał. A wy też do spowiedzi tylko na Nowy Rok, żeby nieszczęście jakie nie spotkało, co nie? Bo może kiedyś wszędzie takie dobre ludzie żyli? Zaprotestował Wojtek. A teraz to tylko na kogo spojrzeć to cham, złodziej, pijak i kawał wuja. Skinięciami i pomrukami zebrani potwierdzili trafność oceny czasów obecnych i minionych. Sama prawda, za stare czasy. Drwal odebrał pijanemu flaszkę, ratując ją przed rozbiciem i pociągnąwszy solidny łyk, przekazał wódkę dowódcy. Dość o duchach, decydował Bernard. Powiedz lepiej, czy do Okartowa doszłeś? Do samego Okartowa to nie, bo psy zwąchały. Wojtek pokręcił głową i przekazał coraz lżejszą butelkę najmłodszemu. Ale coś tam wiem. Wart żadnych nie wystawiają. Nikogo w lesie nie wypatrują. To co robią? Maciek skrzywił się, bo bimber mu nie wszedł. A co mają robić? Pewnie się z żonkami pod pierzynami grzeją, jak wszystkie normalne ludzie zimą.
opinie zwiadowcy potwierdzili pozostali mruknięciami. No, mnie to już jajca spędzą za Helą. Da się tam podejść inaczej? Bernard zignorował świąt blondyna. Może z innej strony? Przesłuchiwany w zamyśleniu gapił się przez chwilę w czarne niebo, ubarwione unoszącymi się wraz z dymem iskrami. Może od Nikołajków? Sam nie wiem. Też tam pewnie zobaczę tyle samo, a psy i tak zniuchają i przegonią. A czemu nie od kałuży? Krzyknął Maciek. Z dala będzie go widać. Zaprotestował dowódca. Nie, jak się ubierze na biało, jak bałwan. Sam jesteś bałwan. Ja bym już tam wcale nie łaził. Zaproponował Wojtek. To dziwne miejsce. Straszne. Wiadomo przecie, że tam żyją czarojty. Złym okiem taki spojrzy i zaraz ręka uschnie albo gorzej. Kuśka zwiędnie. Powiedziałem, że nas nie wypatrują. Musi starczyć. Zgoda. Bernard westchnął i oparł pięści na kolanach. Nie godzi się chrześcijanina narażać na niepotrzebnie na czarodzielstwo. Wszyscy wiedzą, kto to koślawa z kałuży, jakie pakty miała z bziesami. A przecież w Okartowie żyła. Po. Splunął. Nawet nie godzi się o tym myśleć i to w takim miejscu. Towarzysze przytaknęli markotnie. Maciek się przeżegnał. Tym większe było ich zdziwienie, gdy stary drwal wybuchł śmiechem. Chwilę trwało, zanim się uspokoił i przestał trzeć załzawione oczy. Wybaczcie, ale już nie wytrzymam. Takie zabawne bzdury opowiadacie. Was to teraz jak stare baby przed mszą posłuchać. I to w takim miejscu. Przedrzeźnił dowódcę. Bo wy pewnie nie wiecie, ale ja kiedyś koślawą spotkałem. Spotkałeś koślawą? Tym razem gromkim rechotem wybuchł Maciek, aż mu czapka spadła. Na szczęście obok ogniska. Przecież ona już ze 100 lat nie żywa. Nie żywa. Tylko ją diabli do siebie wzięli. Sprostował pijany. Wcale nie, bo na wyspach z chorych z Rudczan kuruje. Zaprotestował najmłodszy. Co wy tam wiecie? Usadził ich drwal. Opowiem jak było, ale żeby mi żaden nie przerywał. Umowa? No. Dodał po chwili, gdy nikt nie zaprzeczył. Podajcie gorzałkę. Pierwszy raz na wyręby ojce mnie zabrali na południe, niedaleko kanałów od Kisajna. Miałem może 10 lat, ale tak na pewno to nie wiem. Mały gówniak byłem, co to jeszcze goły pod nosem. Pracowałem ze starymi najciężej jak mogłem, to pamiętam. Tak, że wieczorami wszyscy siadali przy ogniu, jak my teraz tutaj, to ja i jeszcze kilku młodych od razu szliśmy spać. Tacy byliśmy zmordowani. Teraz myślę, że takie ciąganie piły z ojcem to jeszcze dla młodego. Ale już targanie pniaka z dorosłymi to było dla takiego dzieciaka za dużo i za ciężko. A choć dużo spałem, to i tak budziłem się rano zmęczony i obolały. Od wysiłku schło mi w gardle. I kręciło się we łbie. W końcu majster to dojrzał i dał mi siekierę, żebym tylko gałęzie obcinał. Ja wtedy to jeszcze siekierą za bardzo machać nie umiał, szczególnie taką na długim trzonku. Ale wziąłem ją. Zamachnąłem się nad głową z całej siły i jak mi ta siekiera poszła od zamachu w tył, to aż coś w barku trzasło. Tak, że aż w czaszce i innych kościach poczułem chrupot. Pamiętam, jak leżałem na ziemi. Cały czas trzymałem siekierę, ale rękę to miałem tak dziwnie wykręconą. Chyba strasznie wrzeszczałem, bo nade mną stało 100 zim chłopa, tym ojciec. Coś do mnie gadali, ale już dzisiaj nie pamiętam, co to było. Nikt nie wiedział, co ze mną zrobić, a ja też odpędzałem każdego, kto chciał mnie dotknąć. Tak bolało. A jeszcze ojciec też pozostałych odciągał, żebym miał spokój. W końcu od tego krzyku straciłem głos. Mówiłem, że z gardłem już wcześniej nie było dobrze, a drwale dyskutowali. Trwało tak chwilę, dopóki wszyscy nie usłyszeli jakiegoś głosu dobiegającego z pobliskich chaszczów. Niektórzy pewnie pomyśleli, że tym wrzaskiem samego Lucypera przywołałem albo innego bziesa. Dlatego aż odskoczyli od krzaków malin, gdy zaczęły się ruszać, jakby w środku siedział co najmniej ryś.
albo stary bober. Drwale jak to drwale, mocniej chwycili siekiery i już zbierali w sobie odwagi do ataku. Ale wtedy usłyszeliśmy głos, spokojniejszy niż okrzyk przed chwilą. No i zdecydowanie człowieka, nie diaboła. Wyciągnie mnie który, czy będziecie tak stali, jak jacy durnie? Spytał krzak głosem starej baby. Dwóch najodważniejszych niepewnym krokiem wlazło w chaszcze i po chwili wynieśli niską, chudą, pomarszczoną jak suszona śliwkę starowinkę. Pamiętam do dziś, jak dziwnie krzywiła usta. Do tego miała na twarzy szklane krążki, jak dęka od butelek. Nosiła wełniane rajstopy, stare i porozciągane, i płócienną spódnicę, a na sweter narzuciła zieloną przedwojenną kurtkę, szare i brązowe ciapy. W rękach dźwigała ogromną torbę ze skóry, też przedwojenną. Na tej torbie miała naszyty zielony krzyż i wąża. Nie podziękowała mężczyznom, którzy przed chwilą uratowali ją z opałów. Jak tylko nogami poczuła ziemię, szybkim krokiem podeszła do kręgu wokół mnie. Rozepchnęła ludzi na boki, jakby to były snopki siana, i z trudem uklękła. Przez chwilę gapiła się, nie mówiąc nic. Przyłożyła chłodne, kościste palce do mojego czoła, przez co od razu poczułam trochę ulgi. Rozwarła mi usta i gapiła się w gardło, a ojciec stał obok, ale mnie nie bronił, tylko patrzył, jakby go zaczarowała. Trzymajcie chłopca. Poleciła dwóm drwalom i ojcu, a ci nie zaprotestowali, tylko klęknęli i mocno przycisnęli mnie do ziemi. Jeden za nogi, drugi w pasie, a tatko przycisnął mi klatkę. Ona zaczekała cierpliwie, aż mnie złapią, a potem tak po prostu usiadła dupą w błoto i wcisnęła mi gumowca pod pachę, a drugiego oparła na szyi. Znowu próbowałem krzyczeć, ale kobieta wcale się mną nie przejmowała, tylko robiła swoje. Chwyciła mnie za rękę, szarpnęła mocno, że aż mi gwiazdy zatańczyły przed oczyma, tak bolało. Szybko straciłem zmysły, bo następne, co pamiętam, to okropne zimno. Siedziałem rozebrany z koszuli, a ojciec mnie podtrzymywał, gdy stara owijała mi ramię pasami materiału. Czułem zapach ziół i czegoś jeszcze. Przy tym opatrywaniu kazała mi przykryć, po tym opatrywaniu kazała mnie przykryć futrami. Odpędzała ojca, który próbował jej dziękować. Ze swojej dużej torby wyjmowała różne butelki i słoiki. Najpierw dała mi coś do picia, coś obrzydliwego, potem coś jeszcze gorszego, że aż nie cofło. Potem wszystkim kazała mi przepłukać gardło ziołami i nasmarowała szyję ładnie pachnącą maścią. Gdy już skończyła, spakowała się i pstryknęła palcami na gapiącego się mężczyznę, żeby pomógł jej wstać. Dopiero wtedy ze spokojem wysłuchała ojca, który dziękował i całował ją po rękach. Bóg cię nam zesłał. Dziękować niebu, dziękować. Powtarzał. No z tym niebem to się nie rozpędzajcie. Chłopak wybił bark i złapał anginę. Nastawiłam, zanim mięśnie się napięły. Ale i tak nie może tu zostać. Dziękuję, oma. Nie jestem twoją omą, ani w ogóle niczyją omą. Możesz mnie nazywać Koślawa. Przez grupę przeszedł szmer wymawianego z trwogą. Koślawa, ta Koślawa i Askiela tutaj Koślawa. Staruszka uciszyła ludzi gestem. Nie szeleścić jak trzcina, tylko noszę jakieś zróbcie. Trzeba zanieść chłopaka do normalnego łóżka, do ciepłej izby. Daleko macie do domu? Nie, ledwo po stare Wilkasy. Odpowiedział majster drwali, który kierował wyrębami. Dobrze. Zanim ruszymy, pogadajmy o zapłacie za leczenie. Znów słowa Koślawej wzbudziły trwogę wśród chłopów. Zbledli, a oczy każdy jeden miał jak księżyc w pełni, takie okrągłe. Ojca to aż przygięło do ziemi. Bez słowa skinął głową, nie podnosząc wzroku, sięgnął do pasa po nóż i podkazał ręka w koszuli. Hola, co ty wyrabiasz? Przerwała mu czarownica. Tyrograf, umowę musimy zawrzeć. Wystękał. Ja pisać nie umiem, ale podobno nawet krzyżem można się podpisać. Wszyscy wiedzą, że ciarajkan z nadkałuży za czary płaci się, przydając duszę z bzies. Przerwał, bo stara pacnęła go dłonią w czoło. Głupek,
a ja niby duszę do garnka włożę? Koślawa też musi jeść, o tym pewnie już nie wszyscy wiedzą. Albo że kieckę czasem kupić. Umówmy się tak, że najpierw wrócimy do twojej chałupy. Tam zajmę się pacjentem, a dopiero potem oddasz mi coś, co tam zastaniesz, a czego się nie spodziewasz. Drwale znów zaczęli szeptać między sobą zestrachani. Niespodzianka, niespodzianka, powtarzali z trwogą w głosie. Wyruszyliśmy przed zmrokiem. Pamiętam, jak nosze zawieszone między konikami bujały się. Zwierzęta grzały, staruszka co jakiś czas przykładała wierzch chłodnej dłoni do mojego czoła i policzków. Poza ojcem poszedł z nami jeden drwal. Na miejsce dotarliśmy o świcie. Matka obudzona hałasem stała na progu. Do piersi przyciskała małe, krzyczące zawiniątko. Ojciec aż gębę rozwarł, taki był zaskoczony. Ja też, bo choć mama chodziła z brzuchem, to przecież nie wiedzieliśmy, kiedy się rozwiąże. Tatko otrząsnął się, podszedł do matuli i wziął bobasa na ręce. To córka, powiedziała matka z uśmiechem. Tato przytulił swoją nową, moją nową siostrę, ale zamiast ją oddać z powrotem, poszedł wolnym krokiem w naszą stronę. Koślawa, widząc to, wyszła dwa kroki do przodu. Gdzie z dzieckiem do chorego? Zatrzymała go gestem. Stój, odnieś małą do chałupy i wróć po syna. Trzeba mu przygotować izbę. Nie posłuchał. Zbliżył się jeszcze i wyciągnął ręce, podając dziecko. To twoja zapłata, powiedział łamiącym się głosem. Koślawa spojrzała na niego jak na kogoś, komu diabli rozum odebrali. Córka to coś, co zastałem, a czego żem się nie spodziewał. A co ty, głupi jesteś? Nie wiesz, z kiela się dzieci biorą? W kapustę wierzysz czy w bociana? Nie stójmy tu, bo mi przewieje. Jak się nazywasz? Pytała matkę, która podeszła odebrać niemowlę. Anna. Potulnie odparła matka. Chodź, Ania. Ogień na kuchni masz? Wstaw wodę na zioła, a ja, skoro już tu jestem, zbadam małą. A potem ciebie. Koślawa wyjechała dwa dni później. Zostawiła leki i pokazała matce, jak zakładać bandaże po smarowaniu maścią. Gdy przyszło do zapłaty, ojciec poszedł do chlewika wybrać świniaka. Wrócił zdziwiony, ciągnąc na postronku młodą kózkę. Mała meczała i skakała, próbując buść tatę to w jedną nogę, to w drugą. Stojąca przed domem koślawa wyglądała tak, jakby wiedziała, co ojciec znajdzie w chlewie. To zapłata, powiedział, podając sznurek. Koza zaatakowała leżącą na ziemi torbę czarownicy. Przyjmuję. Jesteśmy kwita. Chowajcie się dobrze, życzyła staruszka na pożegnanie i odwróciła się do zwierza. Zostaw torbę, głupia, bo jeszcze coś potłuczesz. Jak cię nazwać? Może Ciri? Odeszła na wschód w stronę lasu. Ledwo widoczne zza chmur słońce utworzyło jej wokół głowy coś jak aureole, co ją u świętych można zobaczyć. Patrzyliśmy na nią uważnie, ale i tak po chwili znikła, jakby się zmieniła w mgłę. A co było dalej? Głos Maćka wyrwał słuchaczy z zadumy. Co? A nic. Choroba przeszła, bark jeszcze długo bolał, ale jak widać już wcale nie dokucza. Choć tatko się trochę strachał, że syna drwala nie będzie. Mężczyzna na potwierdzenie zakreślił łokciem kręgi w powietrzu, mało nie uderzając w ucho pijanego blondyna. Nigdy więcej jej nie spotkałem. Potem jeszcze słyszałem, że podobno leczyła córkę kowala spod Mikołajek, a nawet do Jańsborga pojechała ratować tamtejsze dzieciaki. Ja myślę, że jak ktoś dzieci leczy, to nie może być z bziesami w zmowie, zapewnił refleksyjnie pijany. Skoro czarować umiała, to pewnie tylko kłobuka trzymała na strychu albo zimnym ludziom kaszę gotowała, czy szóstą księgę Mojżesza chowała za piecem. A kto tego nie robi? O, Bernard. Dziś już nie tak często, ale kiedyś wszędzie można było spotkać takich, co potrafią nie tylko chleb jeść, że tak powiem. No, dość bajent. Miły wieczór, miłe towarzystwo i miła gorzałka, ale jutro znowu robota.
Trzeba szybko znaleźć te pałaszniki i do domu wracać, do żonek, bo kto to widział zimą się po lasach szlajać? Odpowiedziały mu pomruki i potakiwania. Położony w ruinach obóz zawrzał ruchem ludzi wstających z ziemi, rozbrzmiał szelestem rozścielanych pledów, zadudnił hałasem uklepywanych worków służących za podgłówki. Po chwili wszystko ucichło, zamarło. Tylko błyski płomieni dogasającego ogniska jeszcze długi czas grały na ścianach z czerwonej cegły, ożywiając okolice. Dziękujemy. Dziękujemy.